Mówi się, że sport to zdrowie, natomiast sport wyczynowy wiąże się z ryzykiem kontuzji czy urazów. Istnieje wielu sportowców, którzy przez poważne kontuzje musieli zakończyć swoje kariery. Jest jednak grupa wybitnych atletów, którzy pomimo poważnych incydentów w przeszłości postanowili się nie poddać i wrócili do uprawiania wyczynowego sportu. Karol Bielecki jest takim przykładem i to jego historię omówię w tym materiale. Treningi sportowe rozpoczął od gry w piłkę nożną w szkole podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. Gdy ukończył 11 lat, zapisał się do sekcji futbolowej Wisły Sandomierz. Talent Karola szybko został zauważony. Po krótkim czasie trenowania piłki nożnej postanowił on jednak przerwać treningi i za namowami nauczyciela wychowania fizycznego, Ryszarda Kilianckiego, przerzucił się na piłkę ręczną. Zasady gry Bielecki poznawał w czasie zajęć w WF i po paru miesiącach wyraźnie postawił na piłkę ręczną, choć trenował również koszykówkę. Pierwszy trener Bieleckiego wspomina sytuację, jak spotkał pewnego razu swoich podopiecznych niosących przy sobie alkohol. Zauważył również Karola, który również trzymał coś pod kurtką. Zdziwiony trener kazał mu pokazać, co ten ukrywa. Jak się okazało, Bielecki zamiast piwa miał przy sobie mleko. Sala gimnastyczna, na której trenowała młodzież pod okiem trenera Kilińskiego, pozostawiała wiele do życzenia. Podczas rzutów na namalowaną bramkę bardzo często odchodził tynk. Sama sala miała wymiary jak boisko do siatkówki. Podczas jednego z turniejów, który odbywał się w Wieluniu, Karol został królem strzelców, jednak był coraz mniej zainteresowany piłką ręczną. Chciał kończyć swoją przygodę z tym sportem. Po długich namowach ze strony trenerów postanowił dalej uprawiać ten sport. W wieku 15 lat wyjechał na testy do specjalizującej się w szkoleniu piłkarzy ręcznych Gdańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, by podjąć w niej naukę po ukończeniu podstawówki. Mógł tam trafić do grupy prowadzonej przez Jana Prześlakiewicza, jednak podczas oględzin lekarskich uznano go za zbyt wychudzonego i odmówiono przyjęcia do tej placówki. W sezonie 1997-98 został przez Mieczysława Gospodarczyka włączony do kadry drużyny seniorów Wisły Sandomierz i zgłoszony do rozgrywek drugiej ligi jako najmłodszy zawodnik w Polsce. W 1999 roku dzięki staraniom Marka Adamczyka trafił do Iskry Kielce. Karol bardzo dużo trenował, czasami nawet po 3 razy dziennie. Zostawał on często po swoich treningach, po to aby szkolić się z grupą starszych od siebie zawodników. W pewnym momencie po miesiącach tak ciężkiego wysiłku Bielecki dostał silnych nerwobóli. Wykończenie spowodowało parodniową przerwę. Karol w swoim debiucie w Lidze Mistrzów rzucił 5 bramek. Po meczu jeden z zawodników grających w Bundeslidze, Pepe Manaskow, na pytanie kogo by wyróżnił z całego zespołu Iskry, wskazał Bieleckiego. Kariera Karola zaczynała nabierać tempa. Jego nazwisko zaczęło być coraz bardziej rozpoznawalne w Europie. W sierpniu 2002 roku wraz z polską reprezentacją do lat 20 brał udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy rozgrywanych w Trójmieście. Wraz z drużyną, której był liderem, wywalczył pierwszy złoty medal w historii polskiej piłki ręcznej, a także zdobył indywidualnie tytuł króla strzelców turnieju finałowego. W seniorskiej kadrze narodowej zadebiutował mając 20 lat i 11 miesięcy. 20 grudnia 2002 roku w wygranym 28-19 towarzyskim meczu przeciwko Słowacji w Kielcach. W 2004 roku wykupiony został z kielskiego klubu przez SC Magdeburg za sumę 200 tysięcy euro, co do dziś pozostaje najwyższą kwotą transferu polskiego piłkarza ręcznego w historii. W grudniu 2007 roku wspólnie z Grzegorzem Tkaczykiem trafił do klubu Rhein-Neckar Löwen, z którym podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2012 roku. Karol słynął z potężnego rzutu. Z czasem do wielkiej siły dokładał coraz to lepszą skuteczność. Jak wspomina trener Bogdan Wenta, podczas finału Pucharu IHF Karol z 15 metra rzucił tak mocno, że po meczu bramkarz drużyny przeciwnej powiedział: "Gdybym nie odsunął głowy, to by mi uszy urwał". Z reprezentacją Polski zajął 10 miejsce na Mistrzostwach Europy w 2006, a w następnym roku zdobył wicemistrzostwo świata, przegrywając w finale z Niemcami 24-29. 5 lutego 2007 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi. 30 października 2008 roku ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej z powodu problemów fizycznych, jednak dzięki namowom Bogdana Wenty powrócił do kadry i dalej reprezentował Polskę. W 2009 roku wywalczył brązowy medal Mistrzostw Świata, pokonując Danię 31-23, a podczas meczu zdobył 10 bramek, zostając MVP meczu. Polska wygrywa!
wygrywa 27 do 26. Stają i wielka radość, szaleństwo na trybunach i myślę, że również u Państwa w domach. W 2010 roku podczas towarzyskiego meczu Polska-Chorwacja Karol doznał okropnej kontuzji. W 10 minucie meczu został przypadkowo trafiony kciukiem w lewe oko przez jednego z Chorwatów, wskutek czego doszło u niego do pęknięcia gałki ocznej. Został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, gdzie przeprowadzono tomografię komputerową. Następnie przetransportowano go do kliniki okulistycznej w Lublinie, gdzie został poddany doraźnemu zabiegowi operacyjnemu, po którym oko reagowało na bodźce świetlne. 13 czerwca trafił do kliniki w Tybindze, gdzie dwa dni później przeszedł drugą operację mającą na celu dalszą korektę oka, jednak mimo to oka nie udało się uratować. Jeden z reprezentantów Polski, Artur Siódmiak, o tym okropnym zdarzeniu wypowiedział się w ten sposób. Miałem tą okazję być w kuluarach i w przerwie meczu widzieć Karola, jak go znieśli. No, widok był naprawdę masakryczny, można powiedzieć, ale nie widzieliśmy do końca, co się stało. Sądziliśmy, że to jest może rozcięta powieka, łuk brwiowy. W przerwie meczu okazało się, że uraz jest bardziej poważny i po meczu już dowiedzieliśmy się, co dla nas było szokiem, że Karol zostanie przewieziony do kliniki na operację. Lekarze nie dawali mu szans na powrót na boisko. Zalecali mu zakończenie kariery. Jak wszyscy wiemy, Karol miał jednak inne plany. Bielecki podszedł do tematu z chłodną głową. Zapytany o kontuzję, która mu się przytrafiła, powiedział: "Straciłem oko? To nie tragedia. Są większe problemy w życiu." W celu ochrony zdrowego oka zaczął występować w okularach ochronnych. 22 lipca, pierwszy raz po kontuzji, wystąpił w sparingowym meczu pomiędzy Rhein-Neckar-Löwen i TSBHN Horkheim, w którym rzucił jedną bramkę. 31 sierpnia rozegrał swoje pierwsze po przerwie spotkanie w Bundeslidze, zdobywając 11 bramek w meczu wygranym 28-26 i zostając najlepszym zawodnikiem spotkania. W 2012 roku powrócił do Polski, a konkretnie do zespołu PGE Vive Kielce. W sezonie 14-15 zajął trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, za to w kolejnym sezonie sięgnął po Puchar Mistrzów. W 2018 roku zakończył karierę sportową. Karol Bielecki mieszka z rodziną w Kielcach, gdzie w 2014 roku otworzył restaurację Solna 12. Prowadzi również wraz ze Sławomirem Szmalem spółkę KBSS Invest, zajmującą się budową mieszkań we Wrocławiu. Deklaruje się jako osoba wierząca w Boga. Czynnie angażuje się w sprawy ekologii oraz działa charytatywnie. Jest również mówcą motywacyjnym, a jego wystąpienia możemy zobaczyć na przykład na kanale TEDx. Karol Bielecki bez wątpienia jest wzorem do naśladowania. Jego historia świetnie obrazuje to, że pomimo przeciwności losu, powinniśmy robić to, na czym nam najbardziej zależy.